Chciałabym dzisiaj poruszyć jeden bardzo ważny temat. Temat dotyczący korzystania z energii pól morficznych. Bardzo często pojawia się pytanie, czy łącząc się z danym polem morficznym, nie ściągam na siebie jakichś negatywnych, złych, niekorzystnych energii. Przede wszystkim wszystko to zależy od tego, z którego poziomu się łączysz. Jeżeli jesteś bezpośrednio w połączeniu z przestrzenią serca, w pełni ufasz, że łączysz się ze źródłem i korzystając z energii źródła, które oczyszcza wszystko w boskim świetle, łącząc się z danymi polami morficznymi, przyciągasz do siebie tylko to, co jest dla Ciebie najlepsze. Tylko to, co Ciebie będzie wspierać, co pomoże Tobie wznosić Twoją energię na wyższy poziom. Druga strona medalu jest taka, że jeżeli masz w podświadomości przekonanie, że łącząc się z czymkolwiek, możesz do siebie ściągnąć coś w cudzysłowie złego, jeżeli wierzysz w to, że ktoś, ktokolwiek może wejść w Twoją przestrzeń, wysysać z Ciebie energię, pochłaniać Twoją energię, że ktokolwiek czy cokolwiek ma wpływ na to, że zabiera Tobie tą energię, że nie masz nad nią kontroli, że ktoś może coś takiego zrobić, to przekonanie może powodować ogromne blokady i ściągać na Ciebie dużo rzeczy, które będą udowadniały Tobie, że tak właśnie jest, że łącząc się z daną energią, Ty jakby pochłaniasz nie tylko te właściwe, pozytywne rzeczy, ale również ściągasz wszystko to, co negatywne. Pamiętaj, że jeżeli wchodząc w przestrzeń serca, łącząc się z energią bezwarunkowej miłości prosto ze źródła, wszechświata, stwórcy, Boga, w zależności od tego, w kogo wierzysz, w co wierzysz, nie masz prawa, nie ściągniesz do siebie niczego złego, niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpływać na to, aby zabierać Tobie, pochłaniać, odbierać Tobie Twoją wewnętrzną energię. To wszystko zakodowane jest w Twojej podświadomości, to wszystko wiąże się z Twoimi przekonaniami i z Twoimi kolejnymi doświadczeniami, bo wiadomo, że to, czemu dajesz uwagę, pociąga za sobą w konsekwencji przyciąganie tego, co masz w swojej podświadomości. Dlatego przede wszystkim, jeżeli chcesz przyciągać do siebie to, co najlepsze, jeżeli chcesz korzystać z różnych pól morficznych, które mogą Ciebie wspierać, które mogą dodawać Tobie energii, które mogą Ciebie wprowadzać na wyższe wibracje, które mogą Tobie pozwolić się wybić, podnosić, podchodzić wyżej, pamiętaj, aby uwolnić się od przekonań, które mogą wpływać na blokowanie tych energii, które mogą wpływać niekorzystnie na możliwość korzystania właśnie z pól morficznych i dopiero wtedy otwórz się poprzez połączenie z przestrzenią serca, poprzez połączenie z energią bezwarunkowej miłości na to, co dobrego przychodzi do Ciebie, co dobrego mogą wnieść pola morficzne.